Kiedy hodowcy znajdujemy się w hodowli Marcina i Marka Rzepki, to na pewno chcemy Was poinformować o wszystkich rzeczach, które też firma Polmar wprowadza na rynek. Nowością wśród firmy Polmar jest coś, co od dłuższego czasu Ty, Marcin, nad tym pracowałeś, ale może sam opowiedz, skąd się pomysł stworzył. Witam wszystkich hodowców. 2 lata temu, gdy zaczęła się pandemia, stwierdziliśmy, że należy wprowadzić produkt w naszej drugiej branży, którą się zajmujemy, o sprzęcie elektrycznym, a dokładnie w łącznikach, żeby klawisz łączników był antybakteryjny i żeby generalnie był bardziej higieniczny. Ja tylko tak dopowiem, tu się wtrącę, że z firmą z Polmark możemy się spotkać w wszystkich największych hipermarketach w Polsce, typu Castorama, Brico Marché. Dokładnie, dostarczamy do wszystkich topowych tych sieci, do Leroy, Obi. I tam są właśnie nasze serie, właśnie łączników gniazdek. I wprowadziliśmy serię z klawiszem, z dodatkiem srebra koloidalnego, dzięki czemu te łączniki zachowują po prostu tą sterylność, że nie przenosimy. Teraz bardzo często są montowane te łączniki w różnych instytucjach medycznych, w szpitalach, żeby zachować tą jak największą sterylność. I doszliśmy do wniosku, że dużo hodowców ma w ogóle problemy z tym, żeby utrzymać odpowiednią higienę wśród gołębi. Głównym źródłem jakby zakażeń między gołębiami, no to jest wspólne elementy. No jest to na pewno karmik i drugi, według mnie najważniejszy, to jest Point. poidło. Poidła, którego pije czasami 20, a nawet może więcej gołębi. I każdy gołąb, który napije się z tego wspólnego poidła, no wydziela śluz w trakcie picia, który trafia do tej wody. Jeżeli w tej wodzie nie ma substancji typu, nie wiem, zakwaszacz czy załóżmy jod, który dezynfekuje na bieżąco te bakterie, To no bakterie się to nam namnażają. się namnażają. I postanowiliśmy wprowadzić srebro koloidalne właśnie do poideł do gołębi. I tu mamy właśnie produkt, który właśnie teraz stosujemy też u nas w hodowli. Spód tego poidła, czyli ta fioletowy element, jest dodatkiem srebra koloidalnego. Zrobiliśmy testy, badania, które wykazały, że po 24 godzinach z bakterie E. coli spadają do 99% w poidle, a bakterie salmonelli do 98%. No to wyniki generalnie to są rewelacyjne. No dzięki temu po prostu eliminujemy praktycznie całkowicie ten element zarażania się między gołębiami przez poidło. No wiadomo, że gołąb ma też inne czynniki do zarażenia, ale to jest według naszej tutaj opinii główny wspólny mianownik, który powoduje, że te gołębie tutaj nam się infekują. Dodatkowo, no wiadomo, na pewno nie można do takiego poidła zastosować, dać środków z probiotykiem, bo no, probiotyk to też jest również, są bakterie i te bakterie pożyteczne też srebro po prostu wyeliminuje. Ale wszelkie witaminy my stosujemy w tym poidle, nie zachodzi żadna reakcja. Dlaczego? Bo srebro, które jest w tworzywie, nie przenika do wody i nie miesza się z tą wodą, więc dlatego po prostu nie zachodzi tutaj reakcja. Jest to jak najbardziej bezpieczne poidło dla gołębi. My to poidło stosujemy w gębniku rozpłodowym. To aktualnie jesteśmy na wolierze u samic. Lotowym też? Tak, to jest, jesteśmy na wolierze Właśnie u gołębi lotowych. gołębi lotowych rocznych. Mamy to poidło. W tym momencie mamy preparat witaminowy w poidle, który no, akurat ten preparat już dajemy od 3 dni. Te poidła już stosujemy praktycznie, no, testujemy
No, 2 miesiące są u nas w hodowli, a testy już trwały praktycznie od pół roku, więc nie zauważyliśmy żadnych negatywnych, a wręcz same pozytywne, że po prostu gołębie wizualnie są dużo lepsze i dużo, dużo lepsze są dla zdrowia. To ja mam najważniejsze w sumie pytanie, chyba, które będzie się tworzyło wśród hodowców na 100%. Cena. Ile wzrośnie cena? Bo na pewno cząsteczki nanosrebra, które wprowadziliście do poidła, poinika, powodują, że na pewno cena rośnie. Tylko pytanie, o ile? Czy to jest cena dwukrotnie wyższa? To nie jest tak, że to jest dwukrotnie cena wyższa. Jest nieznacznie wyższa, ale są to w miarę atrakcyjne, korzystne pieniądze. To myślę w granicach 30-40% jest wzrost. Czyli od ceny normalnej. Od ceny standardowej. Czyli jak pojemnik kosztował załóżmy 15, załóżmy taki przykład, cena dla klienta, to około 20. Około 20 zł takie poidło. Więc myślę, że to są w miarę rozsądne a generalnie możemy w bardzo prosty sposób zapewnić naszym gołębiom, no, zwiększyć ten poziom higieny w gołębniku. Super. I przede wszystkim jeszcze hodowcy dodam taką informację, bo no my już gdzieś tam ten towar sprowadziliśmy do sklepu, ale dodam, że są to pojniki, które nie występują tylko i wyłącznie w takim rozmiarze. Są 3,5-litrowe, 5-litrowe i 7-litrowe. Tak, plus pojniki tak zwane belgijskie. Belgijskie, 1-litrowy i 2-litrowy. Gdzie również jest taka możliwość, więc tam jest tak, że cała powierzchnia wody po prostu znajduje się w tym belgijskim, ma styczność z tym nanosrebrem, więc tam jest, powiedziałbym, że w belgijskim poidle jest jakby najbardziej to efektywne. Dokładnie. Także hodowcy, no zawsze jakieś ciekawostki. Na pewno nie jest to droższy produkt, bo i tak pojniki kupujemy, a tu wystarczy, że inwestujecie dosłownie 4 zł, 5 zł drożej, a macie produkt, który daje Wam dodatkowe zabezpieczenie, że woda zawsze jest, może inaczej, po prostu nie namnażają się bakterie, dzięki temu, że nanocząsteczki srebra powodują, że tak jak Ty powiedziałeś, dotykając nawet przełącznika, nie powoduje to przenoszenia bakterii na drugą osobę, bo cząsteczki nanosrebra to jakby eliminują. Dokładnie. Dobry lot hodowcy i udanego sezonu. A tak jak mówię, ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu. Dobry lot hodowcy. Dobry lot.